Juliusz Sabak, witam Państwa z Kielc, z targów zbrojeniowych MSPO, a gościmy dzisiaj na, można powiedzieć, wspólnym stanowisku firmy ISAI i WZTU-1, gdyż te firmy zaprezentowały właśnie, można powiedzieć, kompletny system do przetwarzania i dostarczania informacji satelitarnych, a moim, no w zasadzie gospodarzem w tej chwili na tym stoisku jest pan Rafał Modrzewski, prezes firmy ISAI. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. To niech pan nam krótko powie, co w zasadzie wnosi ten system, czyli w zasadzie ta mobilna platforma rozpoznawcza do systemu, którym już dysponujecie, czyli do sieci satelitów rozpoznawczych. Zgadza się. No to oczywiście musimy zacząć od tego, że istnieje już infrastruktura w kosmosie. Mamy ponad 20 satelitów radarowych. Te satelity są w stanie wykonywać zdjęcia jakiegokolwiek miejsca na Ziemi, niezależnie od warunków pogodowych czy czasu dnia, z częstotliwością około co godzinę. Jak wykonają takie zdjęcie, to zdjęcie może być do nas dostarczone w 15 minut. Więc mamy zdolności do wykonywania bardzo szybko zdjęć, pozwalających nam pozyskać informacje o tym, co się dzieje. No i teraz właśnie dochodzimy do tego systemu, który tutaj za nami jest, bo wszystkim się wydaje, że do zarządzania satelitami potrzebujemy takiego wielkiego budynku, tysiąca komputerów, trochę jak to wyglądało w filmie Apollo 13. Oni tam wszyscy siedzą, mówią, jest system working, tak, operational. To jest problem, ponieważ jeżeli mamy jedno takie centrum zarządzania, to te wszystkie informacje, które dochodzą do nas już w czasie taktycznym tak naprawdę, prawie rzeczywistym, muszą wpadać do tego centrum zarządzania gdzieś w środku kraju. Tam muszą być analizowane, no i potem ta informacja jest dystrybuowana. I okazuje się, że więcej czasu zajmuje nam przekazanie informacji do centrum i z centrum, niż samo pozyskanie informacji. No więc mamy problem, ponieważ mamy system w kosmosie, który daje nam informacje bardzo szybko, ale nie jesteśmy w stanie tych informacji wykorzystać z prędkością, na które nam ten system pozwala. Dlatego właśnie powstała taka mobilna platforma, ponieważ na ćwiczeniach NATO nauczyliśmy się, że najważniejsze jest, żeby dostęp do informacji był jak najbliżej momentu decyzyjnego, jak najbliżej fizycznie tak naprawdę momentu decyzyjnego. Więc taką platformę można zabrać. Jest to pełne centrum sterowania konstelacją. Pozwala nam na sterowanie konstelacją, na sprawdzenie stanu satelity, na wydanie polecenia satelicie, na ściągnięcie danych właśnie w 15 minut. Analizy również dokonujemy w kontenerze, czyli wszystkie dane, cała analiza dzieje się w tym kontenerze za nami. No i podejmujemy decyzję. A potem kontener pakujemy i przenosimy do następnego miejsca, gdzie taką decyzję musimy podjąć. No tak, czyli uzyskujemy z jednej strony bezpieczeństwo, bo mobilność, a z drugiej strony, no można powiedzieć, że przenosimy te informacje satelitarne z tego poziomu strategicznego do poziomu taktycznego, czyli tak jak pan powiedział, ten obieg informacji jest przyspieszony. Dokładnie tak. Zmiana, która odbyła się od początku wojny na Ukrainie, jest zmianą bardzo poważną, jeżeli chodzi o wykorzystanie systemu satelitarnego, ponieważ było tak, jak pan wspomniał, że wykorzystywaliśmy dane satelitarne tylko i wyłącznie do celów strategicznych. To było podyktowane tym, że tych satelitów po prostu nie mieliśmy zbyt dużo. Jeżeli mieliśmy jednego satelitę, dwa satelity, one wykonywały zdjęcia z częstotliwością 24 godziny, czasami 48 godzin, czyli co dzień, co dwa dni. Jeżeli zdjęcia przychodziły do nas co dzień, co dwa dni, to okej, to one mogły spływać do jednego głównego centrum zarządzania. Tam były analizowane na poziomie strategicznym i strategiczne decyzje były podejmowane i potem przekazywane dalej. W momencie, kiedy dochodzimy do częstotliwości jednej godziny, jak mamy dziesiątki satelitów zamiast jednego satelity, nagle mamy zdolność podejmowania i wykonywania zdjęć na poziomie operacyjnym, operacyjno-taktycznym. Jeżeli mamy taką możliwość, to musimy przenieść centrum zarządzania na poziom operacyjno-taktyczny. I właśnie mamy dlatego taki kontener. Taki kontener z nami podróżuje, tak jak pan wspomniał. Jest to zarówno zwiększenie bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o stację, ponieważ oczywiście taki kontener czy stacja nadawcza jest pierwszym celem, jeżeli chodzi o to, jak wróg będzie planował swoje działania. Więc mamy zwiększone bezpieczeństwo, ale najważniejsze mamy przeniesienie tej możliwości decyzyjnej, czyli zdolności do wykorzystania infrastruktury satelitarnej na poziom dywizji, na poziom taktyczno-operacyjny, tam gdzie decyzje muszą zostać podjęte, tam gdzie te informacje są tak naprawdę potrzebne. W zasadzie dwa istotne pytania. Pierwsze pytanie to jest,
czy to jest gotowy produkt, czy to jest prototyp, czy to może dopiero jest jakiś egzemplarz, że tak powiem, badawczo-rozwojowy? Czy to jest faktycznie gotowy produkt, tak? Bo udało nam się przywieźć go tutaj, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. A ciekawe, jeżeli chodzi o ten produkt, jest to, jak szybko udało nam się go stworzyć ze względu właśnie na połączenie kompetencji dwóch różnych firm. Bo mamy PGZ, mamy WZD, Zakłady Łączności numer 1 i ich kompetencje, jeżeli chodzi o mobilne systemy zarządzania, są na bardzo wysokim poziomie. Jeżeli chodzi o kompetencje firmy ISAI, no to my oczywiście przynosimy infrastrukturę kosmiczną, jak i zdolność do włączenia wszystkich systemów zarządzania i analizy danych do takiego kontenera. Więc bardzo szybko okazało się, że mamy dwa produkty, które już są gotowe, ale w połączeniu dały nam coś zupełnie nowego. Coś, co tak naprawdę z punktu widzenia Polski jest niesamowite, ponieważ ma bardzo wysoki potencjał eksportowy. O takim systemie dopiero zaczyna się mówić. Dopiero zaczyna się mówić w Stanach Zjednoczonych, dopiero zaczyna się mówić w Japonii. Dlatego my staramy się tak trochę tak naprawdę wyjść naprzeciw tym wszystkim zapotrzebowaniom i razem z naszymi partnerami z PGZ stworzyć już coś, co pozwoli nam odpowiedzieć na te problemy. No to odpowiedział Pan na połowę mojego kolejnego pytania, czyli właśnie jaki jest potencjał, bym powiedział, handlowy tego rozwiązania, więc skoro powiedział Pan o eksporcie, to spytam od razu, czy Wojsko Polskie wyraziło zainteresowanie tym rozwiązaniem? Muszę powiedzieć, że chyba można powiedzieć, że wyraziło zainteresowanie. Oczywiście nie chcę mówić za Wojsko Polskie, ale mieliśmy tutaj dużo gości, mieliśmy tutaj wielu generałów. Wszystkim się podobało, więc wydaje mi się, że można powiedzieć jak najbardziej, że wyraziło zainteresowanie. Warto sobie zdać sprawę, że od 2 lat, czyli od wybuchu tak naprawdę wojny na Ukrainie, świat czy rządy krajów, które są w tą wojnę włączone w jeden lub drugi sposób, zauważają, że przyszłość pola walki to właśnie taktyczny zwiad satelitarny. Dowiadujemy się tego, tak? Jest to dopiero testowane, to jest coś, co nie było jasne dla nas, coś, co nie było stwierdzonym faktem jeszcze 2 lata temu, ale to, w jaki sposób wykorzystywaliśmy satelity, w jaki sposób wykorzystujemy satelity tak naprawdę dzisiaj na Ukrainie, pozwala nam stwierdzić, że przyszłe konflikty zbrojne będą się w pełni opierały na zwiadzie satelitarnym. No i tak naprawdę musimy się do tego przygotować, więc myślę, że Wojsko Polskie też sobie zdaje z tego sprawę, no i już zaczyna o tym myśleć. W tej sytuacji no, nie pozostaje nic innego, tylko życzyć Panu i w zasadzie nam, jako mieszkańcom Polski, których ten system w pewnym sensie będzie bronił, żeby jak najszybciej się znalazło to rozwiązanie w wyposażeniu polskich sił zbrojnych. No, jak najbardziej. Współpraca między nami a Wojskiem Polskim jest bardzo dobra, a system jest gotowy, więc myślę, że nie pozostaje nam nic, tylko tą współpracę wzmocnić i zacząć działać razem. No dobrze, w takim razie dziękuję bardzo za rozmowę, no i będziemy informować o postępach. Do widzenia. Dziękuję bardzo, do widzenia. Żegnam również Państwa, no i zapraszam oczywiście do oglądania i czytania innych materiałów portalu obronnego. Do widzenia.